jak już Rosjanie przyszli, no to już wszystko robili, wyciągali tych wszystkich i brali. A jak to się stało, że pan został członkiem WiN-u? Bo ten kolega mój przeszedł do WiN-u i go do... Ty też pójdzie ze mną, pójdzie, będzie było obydwa. To pójdziemy. No i przeszli było oba. A jak się nazywał ten kolega? Zadęcki Mikołaj, ale już nie żyje. A on się tu ukrywał, u takiego gospodarza tu, a ja dobrze żyłem z nim i tam chodziłem, no i on akurat, kogo to mocie tego? A go to taki kolega go to ze skały, go to tutaj pomogło nam robić, no. Czyli on się ukrywał przed kim? No ukrywał się, bo raz do wojska nie poszedł. Dostał kartę, nie poszedł. Wcale. No, a drugi raz go już poszukiwali. No. I już się od tego czasu miał broń, mnie dał broń. Parabele niemiecko. Miałem 9. Pan mówił, że pan składał przysięgę w WiN-ie, tak? Tak. Jak wyglądała ta przysięga? A no ze przysięgą będę, to jak to tam było. Ale to było w jakimś lesie? W lesie, na Skalskim, tam jak się zjeżdżał, to było w tamtym lesie. Przed kim pan tą przysięgę składał? A to już był, to on później jak tych wszystkich ściągali winowców, to on uciekł do Ameryki. A jak się nazywał? Boruń. Boruń? Tak. Boruń. I on tutaj był szefem WiN-u w tym terenie? Tak. Szef w Skale mieszkał. A później jak już zbierali tych z WiN-u, to on uciekł za granicę. Na czym polegała ta działalność w WiN-ie? No to na tym polegała, żeby Ruski go wycofać na lód, a on i tak nie poszedł. A jak było referendum czy wybory w 1946-1947 roku, to mieliście jakieś kolportaże, jakiś ulotek? Czy... No mieliśmy, żeby nie głosować na takich, co z Rosjanami żyją. A mówił pan, że pan miał też broń. To przydała się kiedyś? No, to ten kolega zabrał tę broń. On więcej w terenie chodził, jak ją to zabrał. A chowali brodła. Tak jakby gdzieś szli albo jechali, to by brali. Pan się spodziewał, że pan może być aresztowany? No, jak już pobrali niektórych, to jak bili, to co chcieli oni, to się mówiło. I jak wyglądało to aresztowanie? No, przyjechali do domu, UB przyjechało i zabrało mnie i koniec. Zrobili jakąś rewizję? Tak, robili całą rewizję. Całą górę, cały dom, wszystko. Miałem takie odznaczenia, jakaś ojciec miał jeszcze, to zabrali do dziś dnia ani śladu z tego, bo były srebrne. Zabrali, ani śladu nie było, ani w depozyt nie spisali wcale, ci co byli. To UB z Olkusza było? Tak, w Olkuszu było UB. Ale ci co przyjechali to... Tak, bo powiat był Olkusz, a mnie no to ratowało, że mi nie zabrali broni. Bo jakby mi broń byli zabrali, to bym był... Od razu do Wronek byli by mnie wywieźli. Mhm. Czyli pana zabrali na UB do Olkusza, tak? Tak. Do Olkusza, żeby resztę wymordować.
I o co pana pytali na przesłuchaniach? No pytali o resztę, kto, z kim, gdzie, jakie, coś, co wiedział. No to to, co mogli wydusić, to powiedziałem, że tak. No i koniec. Żeby nie bili. Jeden trzymał, a drugi prętym w pięty bił. A jeden trzymał na podłodze. No i tak były przesłuchowanie. I wiadro wody, i szmatę, i do celi. A cele były, jak cmentarz jest w Orkuszu, stary cmentarz tu, to vis-a-vis było przecie ten gestapo całe. Ale tam nie było rzeczy, żeby nie bili. Bo kogo przez nad ranem do celi przy tego, to już nie chodził, no lezał. I szmaty w wodzie mocą i przekładał. I co wyciągli, to wyciągli resztę na Mantalupę. Przyszła suka i ile się zmieściło. No tymi, którzy nie jechali bez skały, no tam jechali przez tamtenych, przez Krzeszowice, bo tam mieli, bo tu mogli obstawę zrobić i odbić. To się boli. Wywieźli na Mantalupę. A tam siedziałem 3 miesiące i sprawa była, nie w sądzie. No, tam wojsko było zaraz za Mantalupą i w tej jednostce sądzili. Ruski sądził. My go pewnie dostaniemy karę śmierci, albo co, bo na Mantalupi rozstrzeliwali, bo tak to do bronek wywozili, a kogo pozostawiali, to mieli już interes wykończyć. Pan dostał karę 5 lat. Tak. A jakie były oskarżenia wobec pana? No musiałby pan przeczytać wyrok, ale jakie oskarżenie. Wszyscy zostali skazani, tylko którzy amnestią objęła, to objęła, a którym nie objęła, to jakby był im broń zabrali z domu, to by nie była nieobjęta. I byłbym musiał siedzieć ile i do bronek, do kamieniołów wywozili. Jakby już powychodzili, bo tego już Polska była i chcieliby sądzić tych, co los byli. Przyszło nawet do dziś, bo żaden nie żył z tych, co nas przesłuchali. Żaden nie żył. Skończyło się. Mm-hmm.